Chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie powitać na konferencji prasowej poświęconej właśnie tematowi dzisiejszej wizyty posłów Platformy Obywatelskiej w powiecie sokółskim. My chcemy wyrazić swój głęboki sprzeciw. Brak zgody na obecność tych panów na terenie powiatu sokółskiego. Już wytłumaczymy dlaczego. Jesteśmy konserwatystami, a więc wymiana zdań, poglądów jest nam bardzo bliska i szacunek do każdego człowieka jest dla nas bardzo bliski. Natomiast te sprawy, które zaistniały w trakcie ostatniego roku, nawet dwóch, na terenie powiatu sokółskiego, a więc wojna hybrydowa z Białorusią i przede wszystkim działania polskiego rządu w ramach tej operacji hybrydowej, którą przeprowadził Putin z Łukaszenką na terenie tutaj właśnie głównie ściany wschodniej, przerzucając nielegalnych imigrantów z Afryki do Europy za pośrednictwem naszej granicy i zachowanie tych posłów Platformy Obywatelskiej w trakcie tej wojny było skandaliczne. Gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie Mateusz Morawiecki, gdyby nie Jarosław Kaczyński, nie mielibyśmy, szanowni państwo, zapory tutaj na granicy. Mielibyśmy gigantyczny problem z milionem, i to mówię naprawdę bez jakiejś przesady, miliony ludzi z Afryki by były przerzucone przez tą granicę. Byśmy mieli gigantyczny problem z migrantami właśnie z Afryki na terenie powiatu sokółskiego, dlatego że Platforma Obywatelska była przeciwna budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Była przeciwna polityce rządu, która nie pozwalała na wprowadzenie nielegalne przechodzenie, przekraczanie granicy przez tych migrantów. My tutaj właśnie, szanowni państwo, na terenie powiatu sokółskiego widzieliśmy to naocznie. Widzieliśmy tych posłów z reklamówkami, którzy biegali i uważali, że migranci powinni tutaj przechodzić i że to powinien być ich drugi dom. Widzieliśmy ich, którzy po prostu cały czas tutaj utyskiwali nad tymi zdecydowanymi działaniami, które były podejmowane. Dlatego uważamy, że nieetyczne jest przyjmowanie i po prostu niezgodne z interesem mieszkańców powiatu sokólskiego jest przyjmowanie i po prostu promowanie posłów Platformy Obywatelskiej. To jest jeden powód. Teraz drugi powód, który jest również związany z żywotnymi interesami powiatu sokólskiego, z jego bezpieczeństwem, rozwojem, to jest budowa S-19. Szanowni państwo, za czasów, kiedy Platforma Obywatelska i PSL rządziły naszym krajem, przebieg tej drogi miał się dokonywać nie bezpośrednio po Starodrożu przez Czarną Białostocką, a więc z Kuźnicy do Sokółki, do Czarnej Białostockiej i później do Białegostoku, tylko przez Korycin. A więc do Białegostoku wszyscy byśmy jeździli przez Korycin najzwyczajniej w świecie. To jest 70 km dalej. To jest gigantyczna odległość w porównaniu z tym Starodrożem. To jest przede wszystkim niezrealizowane kompletnie działania w zakresie budowy tej S-19. Co się dzieje teraz? Teraz mamy już przecież rozpoczęty remont i budowę drogi Kuźnica-Sokółka. Firma POR weszła z... Mamy oczywiście ostateczną pozwolenie na budowę. Firma POR weszła przecież ze swoimi pracownikami i rozpoczyna ze sprzętem budowlanym i rozpoczyna budowę obwodnicy Kuźnicy i w kierunku Sokółki. Mamy ostateczną, ale niestety nieprawomocną jeszcze decyzję środowiskową po Starodrożu. A więc to jest dla nas bardzo, bardzo ważne do Czarnej Białostockiej i przygotowania do realizacji całości działań projektowych S-19 od Sokółki przez Czarną Białostocką, obwodnicę Czarnej Białostockiej do Białegostoku. To jest kolejny argument za tym, jak szkodliwe działania są
Platformy Obywatelskiej dla mieszkańców powiatu sokólskiego i że przywrócenie ich do władzy po prostu doprowadzi do tego, że będą takie absurdy jak realizacja inwestycji drogowej S19 przez Korycin mogą być realizowane, co jest dla nas nie do przyjęcia. Kolejny argument to S8. Proszę zwrócić uwagę, S8 w tej chwili obwodnica Sztabina, obwodnica Suchowoli na terenie powiatu sokólskiego, więc jest realizowany najważniejszy plan i on jest wprost realizowany i dotrzymywane są obietnice. I trzecia grupa kwestii, które chcielibyśmy tutaj poruszyć i dlaczego nie życzymy sobie obecności posłów i ich polityki na terenie powiatu sokólskiego, to jest przede wszystkim wsparcie samorządów. Szanowni Państwo, pamiętacie Państwo słynny program Schetynówki przed rokiem 2015. Wtedy mogliśmy uzyskać 3 miliony złotych na budowę dróg. 3 miliony złotych na jedną albo dwie drogi my jako powiat mogliśmy otrzymać. Co się wtedy budowało? No jakieś, naprawdę to było wydarzenie, takie święto, bardzo duże święto, jeżeli się wybudowało odcinek 3-kilometrowy, kilometrowy, bo tych dróg było bardzo mało i bardzo małe były pieniądze na te drogi. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości co najmniej 3 programy, olbrzymie programy przeznaczone na budowę dróg. Fundusz Dróg Samorządowych, gdzie dziesiątki milionów złotych są przeznaczane na budowę dróg. RFIL, a więc Fundusz Inwestycji Lokalnych. I trzeci element to jest oczywiście Polski Ład. Gigantyczny program. Te wszystkie programy spowodowały, że na teren powiatu sokolskiego wpłynęły kwoty w tym okresie około 500 milionów złotych. To są gigantyczne, historyczne środki finansowe, których nigdy za czasów Platformy nie marzyliśmy nawet, żeby otrzymać takie pieniądze. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości te pieniądze są, one są zrealizowane i wpłynęły do nas, do naszych samorządów i przede wszystkim powodują, że naszym mieszkańcom żyje się lepiej i możemy się rozwijać jako powiat sokólski pomimo trudnej sytuacji na granicy. To są te przyczyny, oczywiście jest wiele, wiele innych przyczyn takich ogólnopolskich, o których nie chcemy mówić, tylko odnosimy się do naszych tych lokalnych przyczyn, bo wiecie Państwo, że emerytura, tutaj 67 lat, tutaj 65, 13, 12 emerytura, wsparcie seniorów, wiele, wiele, wiele programów, 500+, które przecież miało nie być pieniędzy i nagle się znalazły, tak? Na wiele, wiele programów społecznych, socjalnych po prostu znalazły się pieniądze dzięki działaniom rządu do Prawa i Sprawiedliwości, a za czasów Platformy po prostu ich nie było. Walka z mafią VAT-owską, wiele, wiele działań, które podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, a rządy po prostu Platformy i PSL-u tego nie robiły. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną, która dla nas jest skandaliczna. Pani burmistrz Ewa Kulikowska zaproszenie na to uroczystość zamieściła na portalu gminy Sokółka, Urzędu Miejskiego Sokółce. Uważam, że to jest nieetyczne, to jest pozbawione racji, sokólskiej racji stanu, która wynika z pozyskiwanych środków przez gminę Sokółka. Przypomnę, że tylko na budowę dworca rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył dla gminy Sokółka 30 milionów złotych. To są historyczne pieniądze, których nigdy w życiu wcześniej nie było. To marszałek województwa podlaskiego zdecydował i zrealizował budowę wiaduktu, którym się pani burmistrz chwali. Wiele, wiele działań, które zostały podjęte, wspierające gminę i miasto Sokółka. W tej chwili to, co zrobiła pani burmistrz, to pokazuje, że działa ona dwutorowo. Z jednej strony przyjmuje
jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości i próbuje firmować się wizerunkiem tego posła, że jest rządem Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony przyjmuje posłów Platformy Obywatelskiej, jeździ na spotkania z Kosiniakiem Kamyszem do PSL-u. To pokazuje taką, no, delikatnie rzecz ujmując, nieetyczną postawę pani burmistrz, która z jednej i z drugiej strony próbuje grać i rozgrywać, dzięki Bogu, że tylko jednego posła, ale niestety to się dzieje, Prawa i Sprawiedliwości, niestety to się dzieje, na czym ubolewamy i co jest dla nas po prostu nie do przyjęcia. Ja może oddam głos dla przewodniczącego Rady i jeszcze dla pana Łukasza Osiejko. Proszę bardzo. Witam serdecznie państwa. Bardzo mocno dziwimy się dzisiejszą wizytą państwa z formacji Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, formacji, która nie pomagała, a wręcz przeszkadzała w pozyskiwaniu środków na rozwój miasta i gminy Sokółka. Może tak trochę przedstawię tą informację na liczbach, jak miasto i gmina Sokółka rozwija się na przestrzeni lat, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazuje te środki na rozwój naszego miasta. Właśnie tutaj pan starosta wspomniał, że najważniejszym dla miasta Sokółki było wybudowanie wiaduktu. I ten wiadukt został wsparty finansowo przez budżet województwa podlaskiego za pośrednictwem osoby pana marszałka Artura Kosickiego. Wiadukt pociągnął za sobą koszty w wysokości 67 milionów złotych, z czego 47 milionów zostało właśnie przekazane z budżetu województwa. I to są środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kolejną inwestycją, która pozwoliła podnieść jakość życia w mieście Sokółka, są drogi. Drogi, które zostały dofinansowane z dwóch programów. Pierwszym programem jest to Polski Ład i odbyły się trzy edycje tego programu. W pierwszej edycji gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 26,5 miliona złotych na budowę tak zwanego dworca w Sokółce. W drugiej edycji Polskiego Ładu miasto gmina Sokółka otrzymało 15,8 miliona złotych na budowę dróg na terenie gminy Sokółka. I w trzeciej edycji Polskiego Ładu gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 miliona złotych na budowę drogi w gminie Sokółka oraz remizy strażackiej w Kamionce Starej. Kolejnym programem, który dofinansowywał w dużej mierze inwestycje na terenie miasta i gminy Sokółka, jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. I tutaj za pośrednictwem wojewody podlaskiego pana Bogdana Paszkowskiego do miasta i gminy Sokółka trafiło ponad 16 milionów złotych na przestrzeni rządzenia Prawa i Sprawiedliwości. Zostało zrobionych szereg dróg w mieście gminy Sokółka, między innymi ulica Przemysłowa, ulica Wodna, ciąg między Kamionką Nową a Szyszkami. Te wszystkie inwestycje naprawdę podniosły bardzo jakość życia i warunki życia na terenie miasta i gminy Sokółka. Dlatego bardzo niezrozumiałym jest dla nas, dlaczego dzisiejsza wizyta, co ma wnieść. Prosimy, szanowni państwo, jeżeli nie pomagacie, to nie przeszkadzajcie. Łukasz Owsiejko. Szanowni państwo, ja w imieniu samorządu gminy Dąbrowa Białostocka, jako wiceprzewodniczący rady, chciałbym wskazać tylko na to, jaka jest korzyść z tego, że rządzi akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni państwo, widzę to jak najbardziej na drugim naszym, taki, na drugim pod względem wielkości mieście, jakim jest Dąbrowa Białostocka. Współpraca na szczeblu państwowym, samorządowym, poprzez pana starostę, poprzez pana marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego i przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje to, że w takich miejscowościach jak Dąbrowa Białostocka powstają potężne inwestycje na szczeblu infrastruktury państwowej, ale i tak samo na szczeblu infrastruktury samorządowej.
Są to drogi, sami Państwo wiecie, potężna inwestycja w porozumieniu razem z powiatem sokólskim, przebiegająca przez środek naszego miasta, to jest ulica Tysiąclecia Państwa Polskiego, łącząca Różanystok i prawie że drogę krajową przy Sztabinie. To jest inwestycja w wysokości około 35 milionów złotych. Do tego to są jakby tutaj tych inwestycji drogowych możemy wymienić dużo. One są bardzo ważne, też pokazują to, że nie jesteśmy to Polską B, że rząd, obecny rząd widzi to i zrównuje nas na równi z dużymi ośrodkami takimi jak Białystok czy Suwałki. Ale szanowni Państwo, to też są ważne inwestycje w infrastrukturę państwową, na przykład gazyfikacja Dąbrowy. Sami Państwo wiecie, że już niedługo zostanie otworzona stacja ratyfikacji, gdzie gaz zostanie dostarczony do wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka. Jest to bardzo istotne ze względu też na to, że sami Państwo wiecie, że Unia Europejska wprowadza coraz to nowsze restrykcje, jeżeli chodzi o emisję spalin CO2. Miejmy nadzieję, że oczywiście nie prowadzą tych ograniczeń, jeżeli chodzi o gaz, mimo namawiania też samorządów czy mieszkańców do tego, żeby odchodzić się od kopciuchów. Dlatego wyszła ta, propozycja, żeby pójść w niebieską energię. Ale szanowni Państwo, przykład też dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Cieszę się też, że tutaj samorząd lokalny gminy Sokółka pozyskał dofinansowanie na remont dworca, ale u nas w Dąbrowie to już ta decyzja zapadła już wcześniej. W chwili obecnej jest remontowany jeden z dworców w Różanym Stoku, drugim dworcem będzie dworzec Dąbrowie Białostockiej, który też tak jak tutaj dworzec w Sokółce oczekiwał na swój remont. Sami Państwo widzicie, że wystarczy popatrzeć na kadencję wcześniej, że takich działań nie było. Nikt nie skupiał uwagi na takich samorządach jak Dąbrowa Białostocka, jak Kuźnica, jak Nowy Dwór, czy tak jak Sokółka. Tylko dziwię się jednej rzeczy, że widzimy, że ten rząd obecny, czyli obecna władza, inwestuje w nas, w nasze tereny, w tereny województwa podlaskiego, które leżą akurat na wschodzie, na północnym wschodzie naszego województwa. Dziwię się samorządowcom, że podejmują działania wspierające w tym przypadku Platformę Obywatelską. Jest to dla mnie niezrozumiałe. My jako samorząd Dąbrowa Białostocka na pewno takiego działania byśmy nie podjęli. Dziękuję bardzo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oczywiście możemy udzielić Państwu odpowiedzi na pytania, które jakiekolwiek Państwo chcieli zadać. Proszę. Nie wiem, czy ktokolwiek się wybiera, natomiast my nie chcemy tego spotkania. Nasze to spotkanie jest po prostu promujące program Platformy Obywatelskiej. Uważamy, że ten program jest szkodliwy. Samo uczestnictwo w spotkaniu to w ogóle jest wtórne, tak? Najgorszy jest promocja po prostu programu, który jest szkodliwy dla powiatu sokólskiego, który naruszyłby tak naprawdę, gdyby go wdrożyć, naruszyłby żywotne interesy powiatu sokólskiego, to znaczy bezpieczeństwo, to co mówiłem o granicy, budowa zapory, drugie przebieg S19, co było bardzo, bardzo istotne, tak, z punktu widzenia powiatu sokólskiego, a więc absolutnie on nie powinien przebiegać przez Korycin, tylko po Starodrożu, tak jak podjął tą decyzję rząd Prawa i Sprawiedliwości i konsekwentnie realizuje tą inwestycję. No i trzeci element to przede wszystkim wsparcie samorządów, które jest historyczne i gigantyczne w porównaniu z tym, co było za czasów Platformy Obywatelskiej. No i czwarte, programy społeczne, które i programy dotyczące ogólnopolskie, które dotyczyły rozwoju Polski. I to jest dla nas najgorsze, że jeżeli przejmie władzę Platforma Obywatelska, najzwyczajniej w świecie jest ryzyko zastopowania części tych programów. I dla nas w związku z tym promowanie tego programu jest szkodliwe z punktu widzenia powiatu sokólskiego i jego mieszkańców. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, że te działania pani burmistrz Kulikowskiej, które z jednej strony zatrudnia w naszym Sokólskim Ośrodku Kultury przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Działanie jej na
forum właśnie zapraszania posłów, uczestnictwa w konferencjach promujących Koalicję Obywatelską, PSL, po prostu są z naszego punktu widzenia bardzo, bardzo szkodliwe i promują właśnie ten program, który jest sprzeczny z interesami mieszkańców powiatu sokólskiego. Takie jest nasze zdanie i absolutnie nie możemy tak tego robić. Pani redakcja w ostatnim czasie napisała artykuł, dlaczego my jako samorządowcy nie identyfikujemy się, nie chcemy właśnie uczestniczyć i być nasz, żeby nasz wizerunek był, korespondował, tak, z wizerunkiem posła, który wspiera PiS, który wspiera panią burmistrz. I właśnie dlatego. Dlatego, że z jednej strony niestety ten poseł nie dostrzega, że firmuje działania pani burmistrz, która za chwilę będzie wspierała Platformę Obywatelską i za chwilę będzie wspiera PSL. I to są fakty. No przecież zatrudniła przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, oprócz tego, że zatrudniła oczywiście pani męża, to zatrudniła też przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, zatrudniła, teraz organizuje spotkanie posłów Platformy, jeździ na spotkanie szefa PSL-u, a z drugiej strony cały czas próbuje sięgać i to w taki naprawdę niezrozumiały dla nas sposób się legitymizować właśnie zapraszaniem posła PiS-u i wspólnymi z nim konferencjami. To jest po prostu dla nas niezrozumiałe, nie chcemy takich działań, niech tak będzie tak, niech nie będzie nie, tak? Niech będzie czarne, a nie jakieś szare, tak? Albo białe, albo czarne. Tak nie można po prostu w tym życiu postępować i my nie chcemy firmować tego typu działań, tak? Stąd też dzisiejsza nasza konferencja prasowa. Proszę nas zrozumieć.